Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Prawda futbolu, zbliżają się mecze reprezentacji Polski. Jestem odpowiednio przygotowany, co? Super. Andrzej Niedziela. Biało-czerwoni. Biało-czerwoni, no właśnie. Czerwoni, on grał, ja kibicowałem, a chciałem grać. Natomiast Andrzej, jak już jesteś, przejąłem cię w drodze do Madrytu, bo Real z Ajaxem walczy. Ale przejąłem cię, bo słuchaj, ja mówię tak, my mamy takich napastników, Wichniarek, Niedzielan w Polsacie Sport, to musimy ich odpytać, co z tym atakiem? Czy to jest w ogóle realne, żebyśmy zagrali na trójkę napastników? Zawiesił się. Myślę, że to, że my mamy trzech fantastycznych napastników, to nie znaczy, że oni mogą obok siebie funkcjonować na boisku. Czyli mówimy konkretnie, Lewandowski, Piątek, Milik. Lewandowski, Milik, Piątek. Tutaj mówię, no Arek jednak trochę dłużej pograł na tym wyższym poziomie. Co prawda są do niego zastrzeżenia, że nie potrafi strzelić bramki, no ale właśnie jak mu były zastrzeżenia do chłopa, który nie umie strzelić bramki, skoro kilkanaście bramek ma w Serie A w jednym sezonie. No to o czym w lidze holenderskiej strzelał jak na zawołanie? O czym my mówimy? To takie trochę uproszczenie i uważam niedocenienie tego chłopaka. Piątek, który uważam, że ma duże możliwości. Już uważałem w meczu towarzyskim bodajże przeciwko Włochom w Chorzowie, że powinien... Portugalii, strzelił bramkę Portugalii, tak? Tak, ale z Włochami był mecz w Chorzowie, co kojarzę, tak. I został powołany, chyba miał 6 bramek w Genui wtedy już zdobytych, w pierwszych 6 meczach, został powołany i tak naprawdę nie wszedł na boisko. Ja już wtedy mówiłem, że to niektórzy się ze mną nie zgadzali, że jak już strzela tyle bramek, jest w gazie, bo widać było, że jest, to powinien dostać szansę. Nie mówię, że od początku, ale w jakimś wymiarze czasowym, tym bardziej, że mecz towarzyski, ok. Wracając do twojego pytania, Roman, Lewandowski na pewno. Człowiek, który, no instytucja, jeżeli chodzi o naszą piłkę, o naszą reprezentację, człowiek nie do podważenia, jak Messi w Barcelonie, z zachowaniem oczywiście odpowiednich proporcji, człowiek, na którym musimy budować atak, człowiek, który na pewno wytrzymuje presję, tą presję wytrzyma, na pewno daje reprezentacji, nawet jeżeli nie strzela tych bramek i nie będzie zdobywał bramek, to będzie robił miejsce do tego, żeby koledzy zdobywali bramki, bo na pewno koledzy będą mieli łatwiej. Zatrzymał się w strzelaniu bramek, tam ileś tych meczów nie strzelił tej bramki, bo 3 mecze mundialu chyba, tak, i później na pewno 4 mecze chyba grał za Jerzego Brzeczka, 7 meczach chyba nie strzelił bramki, ale z drugiej strony ja sobie myślę tak, ale Lewy w poprzednich eliminacjach, czy Euro, czy Mundialu, w jednych strzelił 13, a w drugich 16 bramek. Czyli jak drużyna funkcjonuje, no to on będzie strzelał. Roman, nawet jak drużynie nie szło, bo to też były tak takie momenty, to tak, on i tak strzelał bramkę. Bo to nie to, że drużyna fajnie grała i jak drużyna fajnie gra, to Lewy zdobywa bramki. Nieprawda. Jeżeli chodzi o reprezentację, masz rację, ale on często jak drużynie nie szło właśnie, to ważne też... bramkę. Inaczej jest w Bayernie, co prawda, bo w tych trudnych meczach ma problemy ze zdobywaniem tych ważnych bramek, ale my patrzymy na reprezentację. Uważam, że człowiek jest instytucja, na którym powinno się budować. Kwestia, czy selekcjoner zdecyduje się na granie dwójką napastników, na jednym, czy może postawi na trójkę w którymś meczu. No, po to są mecze towarzyskie, że może taki wariant trzeba spróbować. Ale wiesz co, ja już nie wybiegam, no meczów towarzyskich już nie mamy. Ja nie wybiegam daleko, prawda? Tylko koncentruję się 21 marca. Ernst Happel Stadion w Wiedniu, Austria, Polska, otwarcie eliminacji. I co? Dwójka? Ja bym grał... Trójka? Nie, ja bym grał dwójką. Dwójką? Ja bym grał dwójką. Jeżeli mamy grać, to mamy... Dlaczego mamy kombinować dwójką? Kwestia, co robimy z tyłu. 3-5-2 czy 4-4-2? 4-4-2 wiadomo, że nie wolno tego meczu przegrać. Tego meczu nie wolno przegrać. Zresztą w jakim ustawieniu byśmy nie wyszli na papierze, i tak zawsze te minuty na boisku weryfikują twoje ustawienie, w zależności od tego, czy się bronisz, czy atakujesz i tak dalej. Jasne, to takie są jasne ustawienia. Ale uważam, że dwójką napastników. I uważam, że wyjdzie... Czy uważam, że powinien wyjść Milik i Lewandowski, jeżeli dwójka napastników. Milik i Lewandowski. Tak jest. Mimo tej niesamowitej jakby strzeleckiej serii, czy w Genui, czy w Milanie Piątka. Nawet jak teraz przyhamował, okej, dwóch meczach, ale wiesz co, miał to łatwe wejście do Milanu, to coś fascynującego. Bo... Roman, wiesz co mi się wydaje? Wiem, tak. Ale mnie się wydaje, że
Inny typ jest zawodnika Arek Milik, a inny typ jest Krzysiek Piątek. Mhm. Do czego zmierzam? Że Arek myślę, że trochę gorzej zniesie siedzenie na ławce, czy znosi siedzenie na ławce, niż zniesie Krzysiek. W sensie, nawet jak Arek nie da jakości nam od pierwszej minuty, to jeżeli zejdzie, a wejdzie Krzysiek, uważam, że więcej to da, niż na odwrót sytuacja. Bo Lewy, jeszcze raz mówię, jest nie do podważenia dla mnie. A Krzysiek jest, to jest chłopak bez układu nerwowego, bo to naprawdę widzimy, nie? To, co powiedziałeś. On z Krakowi w rok czasu jest w Milanie, w wielkim klubie, ale on nie ma układu nerwowego i to jest jego bardzo duża właśnie zaleta. Dlatego dla niego on się na pewno nie będzie obrażał, że on nie zagra. To nie jest prima donna. Że ale nie ty myślisz, że, co, że Milik się może obrazić? Czy nie bardziej mówię. Cię przekonują walory piłkarskie inne niż Piątka? Walory piłkarskie na pewno inne niż Piątka. Raz, ale dwa, inna konstrukcja psychologiczna czy psychiczna zawodnika. Nie mówię, że on się obrazi. Tylko jednak dany, każdy jest inny. To jest, każdy jest trochę egoistą. Każdy chce jak najlepiej, no bo tak jest. Tym bardziej napadzior. Napadzior musi być egoistyczny. I Arek, myślę, wydaje mi się, że gorzej znosi siedzenie na ławce, niż zniesie Krzysiek. Tym bardziej, że Krzysiek zdaje sobie sprawę, że wchodzi do drużyny. Co nie znaczy, że jak wejdzie i zdobędzie bramkę, a Arkowi nie pójdzie, bo Arek siedzi tak naprawdę na minie. Bo jeżeli będzie grał, to ma presję na sobie ogromną, bo jak nie zdobędzie bramki, to będzie zawsze wywołane. Zawsze będzie a wywołane. Dlaczego grał Milik, a nie gra Piątek? Tak jest. Czyli czy zgodzisz się generalnie, że to jest trudna sytuacja dla selekcjonera? Już teraz nie ma meczu towarzyskiego, nie może już nic spróbować, musi wystawić ten skład. Ta presja medialna jest ogromna. Trudno. Ja rozmawiałem z trenerem Brzęczkiem w poprzednią niedzielę, jest wywiad na kanale. Odsyłam, bo bardzo racjonalnie argumentuję. Mówi tak, każdy z nich trzech bardzo się przyda reprezentacji. I Robert, i Piątek, i Milik. I każdy z nich strzeli ważne bramki w eliminacjach Euro 2020. Natomiast też przyznał wyraźnie, najmniej prawdopodobny wariant jest wariant z trzema napastnikami. Nie mówi, że nie będzie takiego meczu, czy takiego momentu w meczu. Ale widać, że no, oni są chyba zbyt podobni. Tak? Tego już chyba nie dopowiedział. Nie chcę wkładać w usta trenerowi, czego nie powiedział, ale tak mi się wydaje, że oni są podobni, bo każdy z nich jest tak naprawdę dziewiątką, prawda? I Lewy jest dziewiątką, ma dziewiątkę na plecach, tak? I Piątek, mimo że ma dziewiętnastkę w Milanie, jest dziewiątką. Zgadza się. No, Arek Milik grał i dziesiątkę, i skrzydłowego za trenera Nawałki, ale on też sam mówi, że jest dziewiątką, prawda? Nie, no, każdy ma przede wszystkim bramkę w sobie. To, co powiedzieć, każdy jest klasyczną dziewiątką. Każdy słynie z czego innego. Każdy ma swój własny zasób, arsenał uderzeń, potencjału i tak dalej, z którego może w każdej chwili skorzystać. Ale to, co powiedziałeś, to dobrze zauważyłeś. Arek oprócz tego, że jest dziewiątką, jest jeszcze dziesiątką. I jeżeli tutaj Piotrek Zieliński na przykład byłby w słabszej formie, w słabszej dyspozycji, gdzie widzimy, że a może on powinien chwilę, nie wiem, posiedzieć na ławce, może jemu selekcjoner, mimo ja jestem wielkim fanem, żebyśmy się dobrze zrozumieli, jego talentu, uważam, to jest jeden z lepszych naszych zawodników, na pewno technicznie, to na pewno, ale może z wariantem 9-10 Milik, ale mówię, ja bym tutaj powiedział inaczej, ja zazdroszczę i myślę, że tego na pewno selekcjoner nie powie, ale on sam, nie, on na pewno nie jest zmartwiony na taką sytuację. Problem mają przywoływaniu tej Holendrzy, którzy no faktycznie, no Huntelaar tam ledwo zipie, nie? Oni chcieliby go dowołać, ale nie dowołają, on nie chce i tak dalej, tam nie ma kto grać, tak naprawdę z przodu, no i oni mają problem, mają te kraje problem, Niemcy mają problem tak naprawdę z dziewiątką, klasyczną, prawdziwą dziewiątką. Werner jest trochę inny. No Werner jest inny typ zawodnika i ja myślę, że my mamy trzy takie dziewiątki, to tylko się cieszyć. Kwestia, jak i to jest selekcjonera rola, żeby to dobrze pokładać. Wydaje mi się, że chybionym pomysłem byłoby wystawienie całej trójki z przodu, bo to na pewno nie gwarantuje bramek. Na pewno to nie gwarantuje bramek. Kwestia, w jakim układzie. Że nie byłoby ustawieniu. Tak. Zabrakłoby harmonii w naszej drużynie, zabrakłoby balansu, tak? Możesz to rozwinąć, żebyśmy zrozumieli. To w sensie za dużo zawodników ofensywnych o inklinacjach gry do przodu. I w polu karnym wręcz. I w polu karnym wręcz, bo to co z tego, że ty będziesz dostarczał piłkę w pole karne? Jeżeli za dużo ludzi w tym polu karnym, tam jest ciasno, tam żaden nie dojdzie do sytuacji. To jest raz. Dwa, przypominam, że to nie jest mecz ostatni, jakby to był mecz ostatniej szansy, tam na wyjeździe z Austrią, to rozumiem, że można by zagrać wabank trzema, nie ma problemu, próbujmy. Ostatni mecz, wiadomo, że się różne ustawienia taktyczne stosuje, ale to jest mecz pierwszy i tutaj najważniejsze, żeby nie przegrać.
Ty, jako napastnik to mówisz. Nie, no tak, bo to są eliminacje. Wygrywa się czym? Okay. Obroną, a nie atakiem. Tak, napastnik to tak, mówi. Tak, tak. Ja, dlaczego? Bo ja uwielbiam z obrońcami pracować. Aha, okay. Naprawdę. I czym takie turnieje, eliminacje, czym się wygrywa? Obroną. I tutaj nie wolno tracić bramek. Bo bramki zawsze zdobędziemy przy takiej ilości potencjału ludzkiego, który z przodu mamy. Ale na pewno nie trójką. Jasne. Dobrze, a to dopytam cię, jak już jesteśmy, bo ty tak niuanse, detale... Młodym ludziom też mówisz, będziesz w prawdzie szkolenia też występował, ale dzisiaj prawda futbolu o napastnikach, musimy ją poznać. Dwójka tak, czy dwójka w pionie? A jeśli w pionie, to kto dziewiątką? Wydaje mi się, że tutaj... No, znaczy, król jest tylko jeden. Lewy. Lewy. Czyli lewy, nie. Dziewiątka, tu nie ma... Na razie nie, w ogóle nie dyskutuję. Lewy, dziewiątka... Ale to jest... nie to, że to jest lewy. Lewy pokazuje w każdym meczu, w każdych meczach, nawet jak ma jeden... Ma 15 bramek, ma... Bundesliga, 8 bramek. Ludzie, umówmy się, tak? To jest jedna z trudniejszych lig do grania. To jest fenomen. Król, mówię, król jest tylko jeden i on musi być dziewiątką. Kwestia, ja uważam, że lewego zawsze trzeba zostawić samego. Bo on z niczego potrafi coś wyczarować. To jest raz. Dwa, to jest zawodnik, którego dawno nie mieliśmy, który fantastycznie trzyma piłkę. Arek nie jest w tym elemencie, czy Krzysiek w tym elemencie też nie jest taki dobry. Bo obserwujemy jego mecze, to nie korzystają z niego grając tyłem do bramki w Milanie, a można by się tego spodziewać. On jest raczej nastawiony na to, że wbiega w pole karne, jasne, albo dostaje piłkę prostopadłą, tak, i zapoluje. I zapoluje i potrafi zapolować. Ale lewy to jest całkiem inny typ zawodnika. Jeżeli my będziemy dominować w meczu z Austrią, a uważam, że w wielu jego częściach, fragmentach będziemy, to jest zawodnik potrzebny i to jest sztuka zespołu, gdzie dziewiątka, gdzie tak typowa dziewiątka będzie potrafiła piłkę utrzymać. Nawet jak nas zepchną do obrony i będą nas cisnąć, to jeżeli wybijemy, czy wybijemy, czy zagramy piłkę do przodu, mamy tam gwarancję tego, że lewy z jednym obrońcą, czy z dwoma obrońcami na plecach, będzie w stanie tą piłkę przetrzymać. Arek słabi ten element gry, ma opanowany. Krzysiek, jeszcze tego nie zobaczyliśmy, bo dopiero to, co mówimy, wyjechał i uczy się tego wielkiego futbolu, jeżeli mogę tak powiedzieć. Czyli możesz sobie wyobrazić się w ogóle dwójkę... W pionie, nie w poziomie. W pionie. Raczej w pionie, uważam. I lewy wyżej. Lewy wyżej. Lewy jako ta ja bym tak na pewno zagrał. Czyli, lewy jako dziewiątka klasyczna. To wskazuje, że Milik bardziej cię kusi niż piątek. Tak, Milik. Zdecydowanie Milik. Milik ma coś takiego, co mi się bardzo podoba. On ma tak tą lewą nogę ułożoną. Nie wiesz kiedy. On dużo sytuacji marnuje. Ale on może też, spod tak? kolana... On może z rzutu wolnego, ale generalnie potrafi też w kombinacyjnej grze się znaleźć. Tak? Krzysiek na razie jeszcze ma bardzo dobre uderzenie, ale jednak to jest inny typ napastnika. Tutaj wiadomo, że koncentracja zawodników defensywnych Austrii będzie skierowana na lewego. A jeżeli ktoś ma z tyłu armatę, to taką broń, z którą ma ten nasz Milik, no naprawdę z każdej pozycji potrafi uderzyć. Co z tego, że wiemy, że ma tylko lewą nogę? A on ma tak nieprawdopodobne uderzenie, że i korzysta z tego. I niesygnalizowane ma to uderzenie. Więc ja uważam, że w takim zestawieniu personalnym wydaje mi się, jeżeli będzie korzystał z dwóch napastników, Brzęczek, to tak będzie. Czyli Lewandowski, Milik, a piątek jako super joker. Super joker. I możliwość wyboru też jest atutem. A powiedz mi jeszcze, grając tą dwójką napastników, no my też musimy napędzać grę skrzydłami, prawda? I tutaj rola Grosickiego, prawda, Frankowskiego, a może Jóźwiaka z Lecha, a może Kądziora z Dinama Zagrzeb, że tutaj my musimy też żyć ze skrzydeł, prawda? No tak, mi ostatnio mówiłem, akurat tutaj bardzo mi się ostatnio podobał mecz, który oglądałem na żywo osobiście, to Frankowski mi się z Czechami. W momencie, w drugiej części spotkania, bo w pierwszej nie istnieją generalnie nasza reprezentacja, ale w drugiej części spotkania ten chłopak z minuty na minutę się rozgrywał. Szkoda, że dostał zmianę. Jasne. Ale ten chłopak się z minuty na minutę rozgrywał. Zebrał teraz bardzo, bardzo dobre recenzje za swój debiut w Chicago Fire. Ja uważam, że mamy taki Widziałem chłopaka. Fragmenty, bardzo żywy był, bardzo musimy dynamiczny, z takiego zawodnika, dynamiczny. Musimy z takiego wiesz? Zawodnika korzystać. Wiadomo, to jest stara prawda i tak dalej, że musimy budować akcję skrzydłami, ale najważniejsze co jest? Najważniejsze, żeby masz zawodnika takiego, że jak mu kopniesz tą piłkę do przodu, że on ją po prostu dogoni. On nie musi robić zwodu, on nie musi się tam kiwać specjalnie. On ma, mamy takich zawodników w środku, czyli 9-10, Lewandowski, Milik, że tam po prostu piłkę trzeba dostarczyć. Co trzeba zrobić? Wyprzedzić to, co ma Frankowski, to, co ma Grosicki. Prócz tego, że wyprzedzi, Grosicki ma łatwiej jednak w pojedynkach.
Grosicki ma większy tą swobodę, ma tą bujankę, ma większy repertuar, ale Frankowski ma tą szybkość, ma tą dynamikę i wydaje mi się, że w tym momencie moim zdaniem ja bym na niego postawił, bo no, taki zawodnik, ja uwielbiam takich zawodników. Prosta forma grania, ale on ma co robić. On nie musi trzech, to nie jest Marco Overmars, on nie musi trzech, czterech zawodników kiwnąć i zdobyć bramki. To jest zawodnik, który ma wyprzedzić, dorzucić, a egzekutorów, to co już mówiliśmy, mamy fantastyczne. Tylko pytanie i problem, żeby im te piłki dostarczyć, bo co z tego, że będziemy mieli Lewandowskiego i Milika, jak my będziemy stali na połowie, czy wręcz nie będziemy dochodzili do sytuacji. To nie chodzi o to. Ja bym Frankowskiego wykorzystał właśnie w ten sposób. No, czyli tu nam się powoli rysuje skład. No, może coś podpowiemy. Dopytam Cię jeszcze o jedną rzecz. Prezes Drzymała. On lubił tak zestawić duży, mały, prawda? Różnorodny. Rasiak, Niedzielan to nie był przypadek, prawda? Że zafunkcjonowaliście w tym duecie. No bo to jest tak, porównując, mówię, no Rasiak, taki zawodnik, taka charakterystyka, no właśnie to jest wielkość nie tylko trenera, ale tu miał akurat zmysły prezes Drzymała i faktycznie mógł się nie znać na piłce, ale on... No nie wiem, czy tak by powiedział, bo ale, on też lubił się ale znać on, na piłce. Dlatego mówię, ale on to czuł. I to jest jego wielkość. On po prostu, to jak w biznesie, on to czuł. Jasne. Może nie znał się jakoś specjalnie, ale to czuł. Mówię, no, moją takim atutem wiadomo, że było to, że gdzie mi piłki dynamika, nie kopną, szybkość to ja ją dogonię. No i wiedział, że trzeba tak zestawić, to wielkiej filozofii w tym nie ma. Prawda? Że to, co mówię, to o Frankowskim. Tam nie ma wielkiego polotu w pojedynkach. To nie jest zawodnik dryblujący fenomenalnie, no bo tak nie jest, nie? Jasne. Ale on ma na nieprawdopodobny gaz, to depnięcie, tą dynamikę. On musi grać na linii z obrońcami, żeby i dostać w odpowiednim momencie piłkę, żeby nie spalić, żeby dostać, na jeden kontakt wrzucić. Tu było tak, Grzesiek trzymał bardzo dobrze piłkę. Raz, dwa, on fenomenalnie grał w powietrzu. On może nie wyglądał, Grzesiu, ale on fenomenalnie grał w powietrzu. On miał nieprawdopodobny timing. Zresztą później go pokazał, chociażby chwilę będąc w Tottenhamie, że on wygrywał z tymi koniami pojedynki główkowe. Tam mało ludzi to zauważyło. On strzelił bramkę, zresztą nieprawidłowo, nieuznaną pierwszą w debiucie. Jakby tą bramkę uznali mu, to by całkiem prawdopodobnie ta kariera się... Ale on już wtedy wygrywał i to wszyscy byli zdziwieni. On miał nieprawdopodobny timing. I mając taki zestaw zawodników, no musi z niego skorzystać. Czyli no ja nie będę, Grzesiu się nie będzie ścigał, ja nie będę trzymał piłki. No musieliśmy to na odwrót zrobić. Więc nie możemy wymagać od Frankowskiego, żeby się kiwał, czy dawać go na dziewiątkę, bo to się nie uda. On ma się po prostu ścigać. Proste środki, dostarczyć piłkę, bo mamy tam fantastycznych wykonawców. Więc tutaj sztuka trenera, prezesa, żeby umieć te klocki poukładać. Drzymała fantastycznym strategiem był. Fantastycznym. To pokazał w biznesie, w firmie, że zrobił ogromny sukces i w piłce. Gdzieś tam pod koniec mu się noga na początku powinęła i tak dalej, ale to już zostawiamy, ale szkoda, że on tego, jakby mówiąc krótko, tematu nie ciągnął, bo naprawdę człowiek, który w polską piłkę włożył na pewno serce w wiele milionów złotych i szkoda, że to się rozleciało, ale wracając, no trzeba mieć do tego zmysł i czucie i wyciągnąć z zawodnika danego w danym momencie, bo to, że Frankowski jest dzisiaj bardzo dobry, bardzo dynamiczny, bardzo szybki, nie znaczy, że będzie za miesiąc. Więc obserwacje, analiza tych chłopaków, ale mówię, on w danym momencie jest w fantastycznej formie, czyli z niego musimy skorzystać. No bo z kogo? A na koniec zapytam Cię, bo ja miałem takie wrażenie, oglądając mecz Guimaraes, gdzie nie było Glika, gdzie nie było Lewego, liderów absolutnych, prawda, z powodu kontuzji ci piłkarze nie uczestniczyli w tym meczu, że tam też narodziła się drużyna, że ten skład, który był w Guimaraes przeciwko Portugalii, to jest ten skład bardzo bliski tego, który zagra w Wiedniu. Tak, ale nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie korzystać. Nie mówię o Gliku. Bo nie, ja jestem przekonany, że to po pierwsze dostawiasz Glika i Lewego, jasne, ale jakby no, to ta drużyna gdzieś tam miała... Roman, tak, fajnie, tak, tylko nie zapominajmy, że no, nie możemy patrzeć na mecze towarzyskie, nie? Aha, okej. Okay. Bo to okej, okay, tylko musimy zachować pewne jasne, proporcje. Jasne. Bo mecz towarzyski, wiemy jakie mieli podejście do tego Portugalczycy. Oni się zachowywali jak dzieci we mgle tak naprawdę w tym meczu. Okej, okay, my fajnie graliśmy, ale to tutaj jest zarzut. No to dlaczego tak nie graliśmy w meczu z Czechami? No to jakaś dysproporcja między dwoma rozegranymi meczami, więc my tutaj nie możemy patrzeć i się zachwycać meczem towarzyskim, gdzie najlepsi nie grali. No tak. I jasne, tak dalej. I już jest okej. Okay. My drużynę mamy.
że Nawałka zostawił drużynę. To nie jest pobojowisko, to nie jest jakby spalona chałupa, nie? Tylko to jest naprawdę dobry, mocny, silny kręgosłup, bardzo dobrych zawodników. To jest sztuka teraz właśnie, żeby to poukładać, żeby wpuścić w odpowiednim momencie na odpowiedniego zawodnika postawić, bo to jest sztuka, to czytanie gry, to co mówiłem o piątku. Sześć meczów, sześć bramek w Genui, powinien dostać szansę. Powinien, uważam, nawet na 5 minut. Bo wszystko, no plecami, gdzie by mu się nie odbiło, to po prostu wpadnie bramka. Miał taki okres, no teraz się zatrzymał na 2 mecze. Ale jeszcze raz mówię, to jest ta sztuka, to czytanie tej gry i czytanie zawodników. Tu musisz być perfekcyjnie nie tylko przygotowany, ale musisz mieć ten zmysł. Bo inaczej nie będziesz bardzo dobrym trenerem i nie zrobisz sukcesu. Bo może zawodnika, którego wpuścisz, zdobędzie ci zwycięską bramkę, a jak go nie wpuścisz, to jest po meczu. Więc to jest sztuka, na kogo postawić, ale no jest na tyle sztab rozwinięty i tak dalej. Mam nadzieję, że ludzie, którzy widzą, obserwują, analizują, że będą w stanie, no i skorzystają oczywiście z moich rad, że postawią na odpowiednich zawodników. A jakby chcieli pomocy, to ja służę chęcią i przyjdę i tam porysuję. Porysuję. Wiedziałem, że to będzie dobre nagranie. Słuchajcie, zalajkujcie, jak się podoba. Biało-czerwone barwy. Andrzej Niedziela, Roman Kołtoń tutaj doradzamy. Lubimy coś doradzić selekcjonerowi. Tak. Ostatnie pytanie. Kownaś, 2 bramki w Bundeslidze. Robi to na tobie wrażenie? Czy ten chłopak strzelił? Zostawiłbyś go w ogóle w młodzieżówce, czy wziął 4 napastników na... Bo pamiętaj, że gramy 2 mecze. Austria i później w Warszawie jest Łotwa. Nie, no, myślę, że jak 4 byśmy wzięli, to by się do siebie nie odzywali, nie? Nie, no jak? 4? Czyli co? Kownaś na młodzieżówkę? Nie, ja myślę, że Kownaś, niech on się spokojnie, ten chłopak rozwija, buduje i tak dalej. Nie róbmy z niego na razie zawodnika klasy światowej, bo jest to dobry chłopak, utalentowany, ale niech ciężko pracuje, niech sobie wywalczy przede wszystkim miejsce w Fortunie, niech zacznie tam regularnie grać, bo do tej pory miał z tym ewidentne problemy. I jak zacznie grać, regularnie bramki strzelać, w młodzieżówce również, bo z tym ostatnio też było różnie, wtedy będziemy mogli pod kątem pierwszej reprezentacji na niego nie popatrzeć. Nie, bo źle chyba, on był królem strzelców eliminacji chyba 10, no, tak... sporo skarnych, ale nie, no, okej, okay. No w Sampdorii miał problemy, ale wiesz co mi się podoba w Kownasiu, że on jakby nie zasypywał gruszek w popiele, tak się chyba mówi, czyli mówił, dobra, siedzę w tej Sampdorii i zobaczę co będzie, tylko zimą się uparł na transfer, no wypożyczenie, ale... Ja myślę, że on dostał informację. Bo to też fajnie, super, fajnie, ale to no też wiesz, nie... Siedzieć w Sampdorii jest nie, wygodnie, to, tak? Nie, fajnie, to samobójstwo. Słoneczko, nie, espresso, to piłkarskie samobójstwo przez pół roku, jak go by nie grał. To w ogóle, ale ten chłopak musi się, uważam, odbudować dla Fortuny, raz, grać w młodzieżówce, tam zdobywać bramki, nabierać doświadczenia, bo to, co już powiedzieliśmy, no już jest ciasno dla 3. A co by było jeszcze, jakbyśmy mieli Kownackiego 4, to uważam, że no sorry, Kownaś, ale nie ma miejsca na razie, nie? Parę spraw dzisiaj załatwiliśmy. Wiecie, Andrzej Niedziela, prawda futbolu, prawda o napastnikach dzisiaj z naszym świetnym napastnikiem Polsatu Sport, który do Madrytu się udaje. Dziękuję.